prosiaki się muszą inaczej drapać. Jeśli coś kochacie robić i jest to waszą pasją, to dążcie do tego ponad wszystko. Kto by wam nie mówił, kto by wam nie odradzał, jeśli czujecie się w tym dobrze, to róbcie to, a dojdziecie do momentu, gdzie spełnicie swoje marzenia i dojdziecie do celu, o którym nawet nie śniliście. Ty jesteś gaduła, widzę też. Co? Gaduła, widzę, jesteś tak. Troszeczkę. Taki frajerski ciężar wziąłeś? No. To Marcin, pomożesz jak co, nie? Bo ty też jesteś prosiak, ale taki słodszy. No. Witajcie, z tej strony Olej. Prosiak, jak zauważyliście. A już wam za chwilkę przybliżę, w jakim celu tu przyjechałem, bo nie jestem u siebie w Gnieźnie i z kim mam zamiar się spotkać. Opowiem wam najpierw o projekcie, który powstał i dzisiaj rusza i będziecie mieli okazję obserwować, co ten projekt obejmuje i kto w tym projekcie uczestniczy. Na pewno będzie to związane ze mną, z prosiakiem, bo prosiakiem jestem od pewnego czasu, od kiedy zostałem pro. Wielu z was kojarzy w ogóle temat i wie, że ten mój dystans do tego bardzo ważnej, tej bardzo ważnej sprawy, jakim jest Liga Pro, wygląda właśnie w ten sposób. Ale jak zauważyliście, u nas, w naszym kraju, wśród naszych zawodników jest coraz więcej zawodników profesjonalnych, którzy wygrali kartę w Polsce lub za granicą i naprawdę ten poziom naszej kulturystyki, zawodowej kulturystyki jest coraz wyższy. W związku z tym pomyślałem sobie, że dlaczego by nie ktoś, kto od dawna już w te progi ligi zawodowej wszedł, nie miałby przyjeżdżać w odwiedziny do tak znanych, dobrych, rokujących zawodników jak mój dzisiejszy gość, a jest nim Paweł Kowalski. Zapraszam cię, Paweł, do mnie. Jesteśmy Witam. W klubie Total Fitness. Jesteśmy. Witam serdecznie. Jesteśmy u ciebie. Tak, dokładnie. Jesteśmy na siłowni Total Fitness i po pierwsze dziękuję za odwiedziny i że mogę być pierwszym gościem w tej serii. Zrobimy na pewno dobry trening i jakaś ciekawa gadka się na pewno nawiąże. Ty gościsz nas u siebie, my gościmy ciebie w naszym projekcie. Tak, dokładnie. Jest nam miło, że tak młody pro, naprawdę, który w wieku 24 lat zdobyłeś kartę, tak? Trzech. 23? Trzech. To było tak. Ja myślałem, że miałeś 24. Właśnie to było tak, że chciałem wykorzystać swój rok juniorski i trochę przesadziłem. Ja pamiętam ten czas, gdzie nie wręczałem tobie karty, ale byłem na jednej z edycji festiwalu kwietniowych, dokładnie. Tak, oczywiście tam wygrałeś wszystko i miałem okazję wręczać tobie nagrodę główną. Ale no nie przypuszczałem, że wręczam przyszłemu pro. No wiesz, rokowałeś naprawdę, także nie przypuszczałem, że tak szybko będzie, będzie ta karta w twoich rękach. W związku z tym mianuję cię prosiakiem. Odbierz to jako takie wyróżnienie, bo w naszym projekcie każdy, kto jest pro lub jest w trakcie, jest bardzo blisko tego pro, będzie brał udział i w związku z tym, żebyś tak to potwierdzić, przypieczętować, chciałbym podarować ci taki mały prezent. Będę pierwszym prosiakiem. Nie, no drugim. Nie, pierwszym ja byłem. Drugim, sorry. A ty będziesz takim prosiakiem w naszym projekcie. Co, trzeba przetrzeć koszulkę i zaczniemy w niej trening, więc już ją nakładam. I oczywiście dzięki wielkie za prezent. Będę na pewno nosił prosiaka z dumą. Miejmy nadzieję, że będzie potrzebny niedługo większy rozmiar. No tak. Czego ci życzę. A to póki co musi się rozciągać. O, dobrze. Poprawię jeszcze mikrofonik. O, a dobrze. No, dzisiaj tak, że ja się dostosowuję do ciebie, bo wiem, że jesteś w takim okresie, gdzie to ja powinienem się dopasować. Znaczy tak, jestem. Bo jesteś 5,5 tygodnia przed startem. Jestem 5,5 tygodnia przed startem, gdzieś wypada mi trening barków i tak jak już ci wspominałem na początku, faktycznie mam swój plan treningowy, ale chciałbym się dostosować do ciebie, żebyś swój trening na barki jakby mi ułożył,
bo zawsze jakby słyniesz z barków i chciałbym kilka metod no tak, od ciebie. Tak, wszyscy tymi barkami tak, cały kilka czas obarczać. Metod, kilka metod chętnie od ciebie podpatrzę i żebyś to pokazał mi, jak robisz właśnie barki. Ja myślę, że to dzisiaj będzie bardziej wyglądało na współpracę. Nie narzucam niczego komuś, co mu nie przyda się. A zakładam, tak już też trochę oceniając twoją sylwetkę, będę starał się dobierać takie ćwiczenia i takie metody, które raczej ci się przydadzą i które odczujesz za korzystne i będą jakieś miały sens w dalszym rozwoju. Tak. Dziś mam ostatni trening przed deloadem, także trzeba dać siebie 100% i zrobić ostry trening. To działamy, będzie ciekawie. Działamy. Jak tak patrzę na Marka rozmiary, to mi wstyd w ogóle jakiś trening robić przy nim. Ja nie mam takiej jakości. Przepracowanym całym roku na masie doszedłem do wniosku, że no to jest najważniejszy okres i dużo zawodników o tym zapomina i tą masę traktuje tak z przymrużeniem oka, że tu sobie podjem, tutaj sobie odpuszczę, a to nie ma tak, to trzeba zapieprzać cały rok. Wiesz co, takimi błędami często popełnianymi w okresie masowym jest to, że ludzie myślą, że to polega tylko na tym, żeby nabić wagę i zrobić objętość, no dokładnie. Dużą wiesz, rozmiar, nie? No ale ten rozmiar potem bardzo szybko ucieka, jak się to masę źle ogarnie. Tak, no wrażliwość insulinowa, jak przesadza się z tym jedzeniem, już pada. No tak, i organizm nie jest w stanie... W trakcie okresów takich tych masowych no, należy wprowadzać takie mini chociażby katy. Tak, tak. No, u mnie było 3 razy chyba mini kat wprowadzony. No ale on daje jeszcze, wiesz, takiego kopa dalej do przodu, wracając znowu do budowy. Już nie? W pewnym momencie na masie ten apetyt siada. Sylwetka zaczyna się podlewać, więc wtedy najlepiej już wprowadzić ten minikat, żeby... Się tęskni do robienia już jakiejś zmiany czy jakości. Ale nie chodzi o to, żeby od razu wchodzić w okres, wiesz, przygotowawczy, nie? No. Nie musi być od razu prep. Ale wracając do treningu, to często wielu trenuje po prostu dużymi ciężarami cały czas, bo duży ciężar, duża masa, duża siła i koniec. Nie? I zapominają o układzie nerwowym, że to też tak... Ale jest, do czego zmierzam, jest coś takiego jak separacja mięśniowa, która tak naprawdę jest kluczowa później będąc na scenie i ona bardzo często decyduje o tym, czy będąc z kimś bardzo wyrównanej walce, o tych szczegółach, które decydują o cenie całej sylwetki, to te szczegóły no, nie powstaną w okresie przed samymi zawodami po pozbyciu się tkanki tłuszczowej wody, tam się okaże, że tego szczegółu nie ma, powinien tam być, no bo on jest powinien no tak. być wykształtowany podczas robienia masy mięśniowej tak naprawdę, nie? Się robi tak zwaną tą głęboką rzeźbę, jak to można nazwać tak nawet, to robi się w okresie takiej budowy. No ale ona, te głębokie bruzdy nie powstaną tak sobie przy po prostu zmianie kalorii i wprowadzeniu kardio, tylko podczas ciężkiego treningu no właśnie tak. z dość dużym obciążeniem i zastosowaniu odpowiednich metod. Dzisiaj zrobimy coś w tym kierunku po to, żeby właśnie też może przybliżyć, bo ty już pewnie temat znasz, co można zrobić w okresie budowania masy mięśniowej i to też się wiąże z tym, że dobrze można wyglądać również w okresie masowym. Ta podstawowa separacja jest widoczna przez cały rok. No, no tak się powinno robić tak. moim zdaniem, żeby w sezonie masowym właśnie tej sylwetki nie zapuszczać, żeby zbędnie nie zalewać się tkanką tłuszczową, tylko utrzymywać tą jakość mięśniową i właśnie tak jak Marek wspomniał, wprowadzać minikaty, żeby tą tkankę tłuszczową przepalić, nakręcić organizm z powrotem tą wrażliwość insulinową, żeby później wejść znowu na wysokie kalorie i żeby dalej organizm sprawnie wykorzystywał to wszystko Powiedz do budowania ten, masy mięśniowej. Tu nie zjeżdża tak na dół? Kłam? Nie zjeżdża na dół, tak jak się podniesie? Zjeżdża, zjeżdża. Aha, tak. No i mam, Marek, do ciebie ciekawe pytanie. Co sądzisz o aktualnych kartach pro? Bo wiadomo, że jak ty zdobywałeś kartę, to było znacznie ciężej ją zdobyć. Wykupienie karty inaczej. W ogóle był całkowicie inny koszt i tych kart było znacznie mniej, ale ja jestem tego zdania, że jest teraz więcej kart, jest więcej startów w Europie, więc jest coraz więcej zawodników.
I ta branża jakby się rozwija, idzie do przodu, a ludzie właśnie krytykują to, że jest coraz więcej tych kart, tłumacząc to, że zawodnik sobie blokuje jakby rozwój. Moim zdaniem jest właśnie całkiem odwrotnie, że zdobywając kartę pro, szczególnie będąc jeszcze młodym zawodnikiem, ten rozwój można przyspieszyć, poświęcając czas na budowę masy. Zgadzam się, ale wielu zawodników na własne życzenie, popełniając, można powiedzieć, błędy w promowaniu własnej osoby i jako zawodnika, sami popełniają błędy, hamując swój rozwój. Wiesz, to jest oczywiście fajnie, że jest możliwość zdobycia karty i daje to możliwość szybszego rozwoju. Jest inne zainteresowanie takim zawodnikiem, który ma kartę. Mówię ze strony sponsorów, oczywiście ze strony trenerów, którzy chętnie się zajmują takimi młodymi narybkami. Ale jest to wielu zawodników, którzy zdobywają tą kartę. To nieważne, czy on miał słabszą konkurencję i miał szczęście, no bo przecież co to nie jest jego moim wina. Zdaniem nie jest jego wina, po prostu wywalczył tą kartę, przygotował się do zawodów i ona mu się należy, tak? Znaczy też jestem zdania, że no, tych kart jednak w dalszym ciągu nie zdobywają osoby przypadkowe, że jednak ktoś no, musi mieć jakiś gen, włożyć tutaj, w to pracę. Gdzie mamy festiwal u Roberta, tam są najlepsi sędziowie, jacykolwiek są, no dokładnie, którzy sędziują Olimpię. I tam są to sędziowanie jest bardzo rzetelne, jest wszystko bardzo pilnowane i to nie są zawsze przypadkowo rozdane karty. To nie jest rozdane karty, tylko są przyznane tak. Za formę, za wynik. Rozdane, a przyznane to rozdawanie kart może źle brzmi i to przez to ludzie to odbierają jako łatwą zdobycz, tak? Ale właśnie co jeszcze śmiesznego zauważyłem? Że najwięcej osób, tam? Które krytykują te zdobyte karty, dążą do tego, żeby ją zdobyć, a... Ale potem się na tym kończy. Tak, dokładnie. Do tego zmierzam i ja nie wiem, rzuciłem co? Dwudziestki, dokładnie. Dobra. No. Tu robimy 3 serie, bo tak w sumie tu nie chodzi o to, żebyśmy dokładali coraz większe obciążenie takie do wiesz, tak do tego, żeby zrobić 6-8 powtórzeń, bo chciałem jakąś metodę wprowadzić. Dobra. Ale ten ciężar jeszcze jest okej. Okay. A wracając do mnie, to u mnie było tak, że tych zawodów, na których można było kartę zdobyć, było oczywiście mało. Takim jedynym sposobem to było zdobycie tytułu Mistrza Świata, które później dało mu tą możliwość ubiegania się o karty, bo to, że wygrałeś Mistrzostwo Świata, to dało tobie możliwość, żebyś złożył takie zapytanie, wniosek do Polskiego Związku, który na podstawie osiągnięcia tą kartę przyznawał. Wielu może wie, czy lub nie wie, pamięta, nie pamięta, że ta karta była, należało ją wykupić. No tak, i to kosztowało chyba wtedy 20 tysięcy, jak dobrze pamiętam. No, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale powiem ci, że to była naprawdę duża kwota, jeszcze dla kogoś, kto ledwo wiąże koniec z końcem, jeżeli chodzi o przygotowania do zawodów. No i ta kwota, którą to jeszcze ona była w euro, to nawet była kwota, która była zależna od kursu, no po prostu od ilości euro. Należało ją wnieść do Polskiego Związku. To także to przejście było wykupywane, tak brzydko można powiedzieć. Ja akurat miałem to szczęście, że sponsor mi tą kartę po prostu opłacił, bo do tego nie doszło. To była jedyna taka szansa. Ja nie miałem takiego zamiaru, takiego marzenia, chcę zostać pro. Ja po prostu startowałem w tych zawodach i nawet nie mieściło mi się w głowie, że potem jest taka możliwość, a to coś się stało dlatego, jak na to zawodowstwo przyszedłem, żeby sobie poradzić z problemem, który miałem z ówczesnym związkiem, który obejmował wszystkich zawodników, bo był jedyny, wszyscy należeliśmy jeszcze do tego załapałem związku. się na te zasady. No to trochę odczułeś, jaka była sytuacja, no tak. I jakie były problemy mogły wynikać. Ja nie chcę tam. Ja zacząłem startować, jak już rozłam był między NPC a Polskim Związkiem. Jak ja startowałem, to było wszystko okej. Okay. Ja naprawdę pamiętam dobre czasy. Pamiętam czasy obozów, czasy wyjazdów, takich spotkań, gdzie było fajnie, była atmosfera i zawodnicy ze sobą. Naprawdę. Ja mi się raz udało pojechać na zgrupowanie kadry i bardzo dobrze to wspominam. Właśnie takie
zjednoczenie się z zawodnikami, w jednym miejscu są osoby, no, które żyją tą samą pasją i fajnie było ten czas spędzić z tymi zawodnikami właśnie. A kto zaczynał? Ja. No to, to czekaj. No. To robimy inaczej. No bo to już będzie taka seria, taka robocza, bo trochę tym się rozgraliśmy. Robimy pracę niezależną, najpierw jednego ramienia, potem drugiego. Mhm. I potem oba równocześnie. 8 powtórzeń jednym, 8 powtórzeń okay. drugim i potem znasz tą metodę. Nie, nie robiłem jeszcze. Czyli jedną ręką wyciskam. A druga jest w momencie wypchnięcia, mięsień jest napięty i podtrzymujesz ją statycznie, nie pracujesz. Aha. Po wykonaniu jednym ramieniem zmiana, to samo się dzieje prawym, a lewe zostaje w pozycji okay. wypchnięcia. No i kończysz. Na zasadzie i kończysz. ST7, coś podobnego. Tak, no bo to jest to. No to znam tą metodę. A nie, wypchnij obydwie do góry, no. Zatrzymaj, tak, i jedna pracuje. Pilnuj. To jest pamięć. Okay. Do mojej dłoni cały czas napieraj. Ręką tak, cały czas. Nie uciekaj mi, nie uciekaj mi prawą, trzymaj prawą. No. Dobra, obydwie, hop. Tak. Mocno. Jeszcze raz, hop. Okej. Okay. Za duży ciężar założyłem, nie spodziewałem się takiego. No ja tak widziałem, że byłeś skłonny, żeby dorzucać. No, ja swoim systemem jakby chciałem zrobić. Nie? Tu możemy zrobić opcję też taką, że ten moment zatrzymania będzie nie w pozycji wypchniętej, tylko rozciągniętej, tak rozciągniętej też. Możemy nie? tak zrobić, tylko mniejszym ciężarem. Wtedy jak najbardziej to dam tak radę. Zrobimy tą ostatnią. No, no. Ja zrobię teraz tak jak ty. Dobra. I potem zrobimy to. Dobra. I koniec no. tutaj, nie? Bo to ma być nas takie, wiesz, ćwiczenie adaptacyjne, nie? No. Żeby potem do kolejnych wyciskań będziemy... Dobra, adaptacyjne, ale czuć dobrze już. Ale już pot na czele się robi, o to tak. Prosiak grzeje. No taki prosiak jest zawsze zasapany, nie? Ja znowu zrobiłem ten. A, sorry. Jeden. No. Jeszcze dwa. I obie. Jeden, dwa, trzy. Okej. Dobra, może tą 15 zdejmijmy. Okej. Przy tej drugiej metodzie tak, przy tym wariancie. Teraz będziemy trzymali w momencie, ale w rozciągnięciu, nie? Dobra. Inaczej jest. Pracuje powięź w tej sytuacji, dlatego trzeba też uważać z obciążeniem. Bo jest, inaczej się zachowuje powieść, jest rozciągnięta, no. nie? Nie robię tak, że trenuję przez jakiś czas jednym systemem treningowym. No. Po prostu wybieram nieraz kilka, które się mi przydają w danym ćwiczeniu, żeby zmienić charakter tego ćwiczenia. Mhm. Nie? Bo samo ćwiczenie, nie ma czegoś takiego jak ćwiczenie lepsze lub gorsze. Każde ćwiczenie można sobie zaadoptować pod siebie i je wykorzystać tak, żeby przyniosło korzyści. No bo co za korzyść z ćwiczenia, które się traktuje jednolako jako tylko coś, co może nam, powiedzmy, wyciskanie traktujemy tylko jako ćwiczenie, które jest wielostawowym i nam pomaga zwiększyć masę mięśniową i dać siłę. A można to ćwiczenie wykonać w takiej formie, gdzie możemy wpłynąć bardzo no. dobrze na ukształtowanie i wiesz, to ćwiczenie przyda nam się nie tylko w okresie budowy. No. Nie? Ja zawsze, szczególnie na prepie, staram się utrzymywać ciężar i tak jak Ci mówiłem na początku, że robię te serie rozgrzewkowe, serię główną
I nawet teraz, jak jestem te 5,5 tygodnia przed startem, to cały czas progresuję i ta siła jak mi cały czas idzie do przodu, do góry. I to jest też, tylko myślę, po prostu dobry... bardziej obserwujesz siebie, czy nie dochodzi do momentu, gdzie układ nerwowy jest tak bardzo... No dokładnie, właśnie teraz mam taki moment. Aha. Że na przykład przyjść mi tu na siłownię, to jest już wyczyn, nie? No. Jedyną energię, jaką mam, to na treningu. Później cały dzień to już to jest najważniejsze, nie? Tak. Ale potem jesteś takim chodzącym trupem. Tryb zombie. I każdy cię uważa za nieprzydatnego w społeczeństwie. Tak. No. A ty byś nie chciał być nieprzydatny, żeby ci nikt głowy nie tak. Krył. No. Dobra. To co, wiemy jak. Możemy zrobić tak, jak robiliśmy. Trzymamy tak. Na dole, ale ja też zauważę, ja ci tu przyłożyłem dłoń, bo potem się zapomina, jest trochę... Nie masz tej podzielności uwagi, się skupiasz tylko na tej części, na tym ramieniu, które pracuje. A musisz się skupić, mieć taką bocienność uwagi, żeby skupić się również na tej, która ma statycznie, bo ona nadal pracuje. Mhm. Tam to jest napięcie izometryczne, bardzo wymuszone. Ja ci będę tą rękę przykładał, żeby wymusić, żeby ten zakres ruchu utrzymać, żeby to napięcie nie malało. No, dlatego tu ci podtrzymywałem, żebyś cały czas dociskał rękę. Czyli teraz zostawiać na dole. Tak. Dobra. Która? Lewa. Na 7 czy 8? 8, max. Dobra. Tu chodzi o to, żeby nie odrywał mojego łokcia od mojej ręki. Podzielność uwagi, tu. Mhm. Up. Mocno. Up. 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 Ok. Ładnie. To było dobrze. Przy tym obciążeniu o wiele bardziej było to komfortowe, nie? Mhm. Jeden, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. Mocno przody weszły, nie? No, ja czuję dobrze. Tu się tak fajnie robi, że przód jak przód, ale tak się obrysowywuje. Czuć bardzo mocno, jakby wychodził do przodu. No, ja czuję bardziej boczny. Boki? No. Ja jak robię, to jeszcze wysuwam łokcie do przodu, nie wiem, czy zauważyłeś. No, ale aż tak bardzo się nie da tutaj. No, jaki jest sens tak wychodzenia? No. Tym bardziej, że tu zauważysz, że jest ruch w tym kierunku. To trzeba się dostosować tak. No. Jeżeli za bardzo byś tu zrobił, a i tak idziesz w tym kierunku, to dlatego spinasz boczny akton, widzisz? Mhm. A jeżeli utrzymasz płaszczyznę toru ruchu, który nadaje ci maszyna, no to nie, to tylko przód. Dobra. Panie to prosiaku. Tak. To nie rób tak. Mówię, panie prosiaku, co robimy dalej? Idziemy do sali tej, której zaczynaliśmy. O, to chodzi myślę, o to, że to ćwiczenie składa się z dwóch części. Aha. Jedno wielostawowej w formie wyciskania, a drugiej jednostawowej, drugiej wielostawowej. Okay. Pierwsza polega na tym, że przy węższym chwycie, uważaj, żebym nie uderzył, przenosimy gryf. Okay. Za. Tu. No robiłem, tylko na wersji stojącej. Tak. Potem zmieniamy na szerszy. Ale od razu. Tak. I wyciskamy. Mhm. To jest też pod kątem separacji, nie? Dobra. Tu chodzi o to, żebyś nie wyciskał tricepsem, nie? Dobra. Żeby barki tylko się unosiły i tak, że tak chciałbyś zarysować głowę aż do tyłu. Aha. Tu, to wszystko na barkach. Jak najmniej tricepsy. Rysujemy głowę. Po ile powtórzeń? Wiesz co, 10-12 powtórzeń na ten wariant i później wyciskanie tak samo. Jednak wyciskania
takie, no, wtrzymują tą gęstość, nie? Mm. A tak naprawdę, jak stoisz na scenie, to prezentując się przodem, to coś wpływa na twoją masywność, na twoją wielkość, to są barki i nogi, nie? Nogi muszą być duże. No, ja mam problem z barkami największy. I barki muszą być też, na ile można być, no, gęste. Jeżeli nie są szerokie, no możesz to nadrobić samym line-upem. Jak masz dobrego line-upa, to znam zawodników, którzy nie są szerocy, mają obojczyki, no po prostu takie, a nie inne. Mhm. I potrafią naprawdę szeroko stać, nie? Dwa przykłady. Dexter i z polskich zawodników. Bogdan Szczotka. I tu cię zaskoczyłem, co? Bogdan Szczotka też pamiętam, był przecież małej wagi zawodnikiem. Potrafił z dużymi zawodnikami wygrywać, bo ma bardzo dobre pozowanie, fajnego line-upa miał. To bardzo dużo robiło. A są zawodnicy duzi, którzy mają, są duzi gabarytowo i nie potrafią się pokazać jako duzi. A powiem ci, że ciężko mi już ręce w górze utrzymać. Uważaj, panie kamerzysto, bo pana zabiorę. A nie, to on mnie przywiózł. Zamiast sztangi, Marcin, dawaj na ten. Tak się jeszcze przypucuję, że na początku, jak zaczynałem trenować, to śledziłem Marka i nie sądziłem, że kiedykolwiek uda mi się z nim zrobić trening. I takie małe przesłanie, że jeśli coś kochacie robić i jest to waszą pasją, to dążcie do tego ponad wszystko. Kto by wam nie mówił, kto by wam nie odradzał, jeśli czujecie się w tym dobrze, to róbcie to, a dojdziecie do momentu, gdzie spełnicie swoje marzenia i dojdziecie do celu, o którym nawet nie śniliście. A ja dodam może a propos tych marzeń i podziwiania innych zawodników, bo no każdy ma swoich idoli, to też byli tacy, którzy, no wiadomo, nie byłem pro i obijałem zeszyty szkolne Maślaka, jak Kevin Ebron przecież, a później się spotykasz z kimś takim na zawodach, czy startujesz, no z Kevinem nie startowałem, ale oni są nadal w branży, są tacy dostępni i to jest fajne, że można zaistnieć, jeszcze zdążyć zaistnieć w tym świecie, do którego nie przypuszczałeś, że możesz dotrzeć, nie? Ja właśnie tak od siebie dodam, że na początku, jak zaczynałem trenować, jestem ogólnie z małego miasta, z Zamościa i nie miałem w ogóle wsparcia, nikt mnie nie wspierał w tym wszystkim, nikt mnie nie rozumiał, ja mimo wszystko dążyłem do tego, no i w końcu doszedłem do momentu, w którym jestem i o którym marzyłem, żeby być, z czego jestem cholernie dumny i wiem, że to dopiero początek drogi. To... Ale wiesz, to, że nie ma nikogo przy tobie na początku, znaczy ja właśnie mówię, że to nawet dobre było tak naprawdę na tak, samym początku. Bo to zmusiło cię do większej pracy, determinacji i wierzyłeś w siebie. A inni znowu, którzy mają może nawet pomoc nie jest zła, ale za dużą pomoc i nie mają tej możliwości nabrania samodzielności i żeby swój rozwój wziąć w swoje ręce, to potem nie potrafią się w ogóle odnaleźć. No, ale też wiesz, jak dzieciaki, które dostały wszystko i nie mogły posmakować życia takiego, tak, wiesz. Ale chodzi mi bardziej o to, że kulturystyka to jest taki niszowy sport, że ciężko zrozumieć podejście kulturysty, że to wszystko, co robimy, to normalnej osobie jest ciężko zrozumieć. I właśnie w domu, czy znajomi, czy jacyś, no, ktoś z siłowni nie rozumiał tego, co robię i czasami brakowało mi tej wiary w siebie i sam się zastanawiałem, czy to, co robię, jest normalne, czy ja jestem jakiś dziwny, ale mimo wszystko jakby no, udało mi się wytrwać w tym. Jak to wytrwałeś, to miałeś dobrą szkołę życia i sobie na pewno lepiej poradzisz. Słabe chwile zawsze są, nadejdą. No, one najwięcej uczą. Tylko, że słabe chwile należy odbierać wyciągać jako coś, jako coś potrzebnego, żeby to cię wzmacnia, nie? Tak. Ostatnio, jak byłem na materiale u was na siódemce, z Piotkiem robiliśmy materiał, to miałem strasznie wystający brzuch i się tłumaczę przed tym, bo dostałem duży hejt za to. Było tak, że robiliśmy trening o 11 czy 12, w sumie podobnie jak teraz, tylko że nie wiedziałem, jak posiłki rozłożyć i powinienem zjeść dwa posiłki, zjadłem trzy i miałem też problemy z jelitami.
które już wyleczyłem i ten brzuch już jest całkowicie inny. Dawaj, dawaj. Mocno. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ała. O, to jest dobre, nie? Dobre, i dobre. I tak czekasz, kiedyś cię puści i dopiero nie idzie nic innego zrobić. No ja tak jak mówię, że trzymam tu ręce i mnie tak piekło, że muszę je opuścić. Nawet niewskazane jest, żeby ten ból ogromny jest, kończysz serię, żeby robić cokolwiek. Musisz odpuścić. No tak, to nie dało. Nawet jeżeli łączysz, masz łączoną, przechodzisz kolejnego ćwiczenia, to chwilę takiego uspokojenia no musi tak, być. To jest takie zmęczenie mięśniowe, że nie zrobisz powtórzenia nawet. Up. Up. Wyżej w górę, nie. Góra i tak. Wyżej. Jakbym mógł, to bym tak zrobił. Wyżej, wyżej. Tu. Okej. Przenoszenie było w pierwszej wersji, a tu masz... No, wyciskanie, tylko że już odcina jest taka, że no się tak, nie da. Tak, ma odciąć, ma. Łokieć... Nie opuszczaj tak nisko, bo nie ma potrzeby. I łokieć daj bliżej do przodu, nie? Dobra, dobra, to już zrobiłem. Więcej wjeżdżaj, nie? I możesz zrobić tak, że tu zrotuj, widzisz? No, tylko zmniejszy ciężar. Tak, jak tu, to już idzie normalnie rotacja w drugą stronę. No, ma potencjał. Bo chodzi o to też, żeby jeszcze rozciągał od tej strony. Mhm. Tak. Też 10-12. Teraz się do 12. No i zbyt nisko nie opuszczaj się, nie idzie pozbierać. Łokieć daj bardziej do przodu. Jak wyciskasz, to tak wyobraź sobie, żebyś chciał tym do ucha. Dobra. Ale nie, głowa trzymasz prosto. Tylko tym dociskasz do ucha. Tu. Tu. I łokciem nie odbiegaj tak bardzo na zewnątrz. Łokieć tu. Tył barku nie robimy dzisiaj, bo ja robiłem wczoraj z plecami. No, ja też nie robię. Ja z plecami też właśnie wczoraj robię. A wczoraj miałem, bo ja powinienem dzisiaj mieć wolne, bo robię 3 dni, dzień wolny, ale dzisiaj jak zrobię, tak mówię, to piątek chyba też zrobię, ostatni dzień, sobota, niedziela odpuszczę, nie? No ja wczoraj właśnie też plecy robiłem. A we wtorek? Kratę? Znaczy ja mam 2 dni treningowe, jeden wolny, dwa treningowe, jeden wolny. Się przesuwa. No i teraz mam jeszcze jutro, chcę trening zrobić, nogi, bo zawody są w sobotę i niedzielę. Ta Wiktoria startuje w niedzielę, więc chcę z nią być na tych zawodach i sobie już nie kombinować z treningami. Dawaj, dawaj, mocno, mocno. Tylko ciąłeś się? Nie wierzę. Albo się gdzieś, nie wiem, namyśliłeś, bo tak wyglądało te lekko, lekko. To co? A to odcinka. No, przy 12 już odcięło. Aha.
właśnie tak się zastanawiam, bo będę miał swój debiut i chciałem cię zapytać, jak ty wspominasz swój debiut, w którym roku miałeś, kiedy debiutowałeś? To była Praga w 2015. Jak wspomnienie? Właśnie myślałem, że ty będziesz debiutował w Pradze, bo wielu zawodników... No bo blisko, nie? Wiesz co, Krystian chyba debiutował w Pradze. Tak, też, pamiętam. Przecież, no. I to jest tak, wiesz, fajne miejsce, bo Praga jest mega, bo my nawet do Pragi później jeździliśmy nawet nie na zawody, tak żeby startować, nie? Co? Nie, czwórka mam spiętą i nie mogę kucnąć. To się połóż się na bajerę. I tam tu wielu zawodników polskich zaczynało, ale i też jest blisko, wiesz, koszta mniejsze, no. A zawody są na mega wysokim poziomie, bo to one także były rozgrywane po Olimpii. To wielu przyjeżdżało, no. Wiesz, z Olimpii, którzy to... chcieli się jeszcze nawet odegrać. No, także mega fajne zawody. Ja wybrałem Rumunię z tego względu, że dużo właśnie zawodników porównuje, jakby... Że to jest druga impreza zaraz po Olimpii, jakby pod względem prestiżu, przygotowania sceny i ogólnie samego wyglądu. I wybrałem właśnie Rumunię. Też jest dosyć niedaleko. I też to jest przedostatnie zawody, gdzie można kwalifikacje zdobyć, więc też na pewno jakieś koty przyjadą. I oczywiście ja swój debiut traktuję jako takie wyjście, zobaczyć jak ten świat nowy wygląda, bo to tak jakby no, całkowicie co innego niż do tej pory startowałem. Żeby załapać dodatkową motywację. Tak, dokładnie. Stanąć obok tych kotów wszystkich, jak ja to mówię, zobaczyć na jakim poziomie ja jestem, ile mi brakuje, bo jestem świadom, że to jeszcze 3-4 lata pracy przede mną, żeby w ogóle jakoś tam zaistnieć, ale jestem gotowy, żeby tą drogę przejść i po prostu chcę sobie raz do roku wystartować, żeby, bo robiąc tą masę cały rok i tak trzeba taką porządną redukcję zrobić, żeby ten organizm powiedzmy zresetować i przygotować znowu do kolejnego sezonu masowego. Na pewno pokazywanie się sędziom jest dobre to i sędziowie dokładnie. Muszą poznać nowego zawodnika, ale z drugiej strony wyjść, żeby tylko wyjść, ale jak już to pokazać się, znaczy nie, pokazując też coraz może, lepszą odsłonę. Tak? Może źle powiedziałem, przygotowuję się na 100% do tych zawodów pod względem formy, przygotowania scenicznego, nie wiem, można powiedzieć, że mentalu, ale wiem, gdzie jakby jest moje miejsce w szeregu i wiem, że na pewno, nie wiem, nie będę w top 5 na tych zawodach. I pod takim względem to traktuję właśnie jako przytarcie, ale wszystko będzie dopięte na 100% tyle, ile jestem w stanie na tą scenę wnieść na ten moment. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o porównanie miejsca Pragę a Rumunię, to na pewno Praga jest dla mnie bardziej prestiżowa pod każdym względem, nawet no i też na pewno sentymentalnie. I sentymentalnie ogólnie pod każdym względem jest lepsza. W Rumunii pomijam kraj, że tam jest jeszcze taka komuna, ale to też ma swój urok, bo byliśmy tam dwa razy, startowałem. Ale jeżeli chodzi o scenę i backstage, to Rumunia ma bardzo małe zaplecze. Wiesz, to jest małe. Fajna jest scena, że są te schody, jest takie to bardziej, wiesz, bo to jest zrobione w takim klubie, w dyskotece. To też ma swój urok, bo jest zupełnie to inne. To nie jest taka scena jak specjalnie przygotowane miejsce do zawodu, gdzie ją przywożą i tak dalej. To wszystko tam już na miejscu jest. No to, ale jeżeli chodzi na przykład o backstage, to jest mało miejsca, to też jest taki minus, nie? Jednak ten backstage jest ważny, przebywa się na nim bardzo długo i to tak jak ten komfort przygotowania, zanim wyjdziesz na scenę, no jednak ma znaczenie, tak? Że bo wychodząc na tą scenę, masz wyjść no, niezestresowany, nieprzemęczony. Mam porównanie do zawodów w Polsce, co pan Piotrkowicz organizuje. No to jest bardzo profesjonalne, to że wielu powinno nawet, wiesz, zazdrościć takiego miejsca i to inni zawodnicy by chcieli w Polsce startować ze względu na warunki chociażby. No ale jeżeli chodzi o wiesz, takie podejście właśnie, jak tylko mówiłeś, żeby się przecierać, żeby się pokazywać, jest ok, ale nie zakładać z góry, że cały czas twoje miejsce w szeregu będzie gdzieś daleko, no bo przecież ty jesteś nowym pro. Zobacz, że jest młodych debiutantów, którzy tak naprawdę bardzo mocnym tąpnięciem wchodziło w top i to potraktuj siebie jako kogoś, kto jest tak głodny i wiesz, i tak dobry, że to oni się powinni obawiać ciebie, a nie ty ich, nie? Znaczy oczywiście tak podchodzę też. No właśnie, że, nie? No znam swoją wartość, wiem ile w to wkładam serca i pracy i no, lepiej się miło zaskoczyć niż zawieść, tak do tego ale podchodzę. Ale myśl tak właśnie o tym cały czas, nie? No.
No, ciekawe. Pewność siebie jest też ważna, pokora jest bardzo ważna, jak nie mniej od pewności siebie. Bo wielu zawodników, wracając do tych, którzy tą kartę zdobywają, oni są zbyt pewni siebie, bo uważają, że jeżeli tą kartę zdobyli, to właściwie już nic nie stoi na przeszkodzie i mogą wszystko. Tak jak, że to porównują do zdobycia tej karty, że każde następne zawody i każdy następny cel będzie tak samo łatwo zrealizowany. Ja nie mówię, że wszyscy mieli łatwo tą kartę zdobyć, ale największy problem to jest brak pokory, zarozumiałość i tak naprawdę to brak szacunku do tej karty, bo tej karty oni nie szanują tak naprawdę. Ja powiem tak, że jak zdobyłem tą kartę, to też nawet się nie nastawiałem na to, że ja mogę ją zdobyć i śmieję się do tej pory, że ja się zastanawiałem, czy wykupić w ogóle start w ten Pro Qualifier. Ale wykupiłem, udało się tą kartę zdobyć, znaczy zdobyłem tą kartę i po zdobyciu wylał się na mnie ogromny hejt, na co też nie byłem przygotowany i troszeczkę mnie to podłamało, jednak to wszystko sobie tam w głowie przepracowałem i cały rok od tamtego startu przepracowałem sumiennie w 100%, nie omijając żadnego treningu, nie poddawając się, trzymając cały czas michę i z tym jestem z siebie bardzo dumny, że wykonałem naprawdę kawał dobrej roboty i chcę to pokazać właśnie w Rumunii właśnie na scenie. Tak powinieneś myśleć, ty pracujesz w ciszy cały czas, bo tak naprawdę robiłeś to cały czas w ciszy i ten sukces będzie sukces, twoje wyjście na scenę ma być głośne i jakby to ma właśnie przyciszyć tych, którzy ci tak hejtują. Nie? Ja bo mówię, że hejt tak zawsze będzie, nie? Tym bardziej w Polsce. Nie? Ja mówię, że ta karta po prostu uświadomiła mnie w tym, że to co robię ma sens. I jeszcze bardziej to pokochałem i robię to z jeszcze większą pasją i no, z serduchem po prostu. No i tak właśnie powinno być. I tak kończąc to nasze spotkanie, nie ostatnie, bo wierzę, że jeszcze się spotkamy. Dostałem już zaproszenie na nogi, także to muszę się wziąć teraz. Ja akurat nogi traktuję też poważnie, bo należy taki trening traktować zupełnie inaczej, no, inaczej niż pozostałe. Dla mnie treningi inne niż nogi to jest całkiem co innego. Nogi to jest wyjątkowy trening. Ja uważam, że właśnie takie podejście, jakim kończymy tą wypowiedzią, twoją wypowiedzią, kończymy to nasze spotkanie, ten trening, właśnie to jest takie dojrzałe, jeżeli chodzi o zawodnika pro, bo zawodnik pro tak naprawdę dojrzewa cały czas. To jest bycie pro zawodnikiem wymaga pokazania dojrzałości jako zawodnik, nie tylko jako zawodnik, tylko jako ktoś, kto jest po prostu no, człowiekiem, no bo trzeba na co dzień być również. Tak naprawdę pro jesteś cały czas i to nie dotyczy tylko sportu, bo ludzie cię odbiorą i obserwują, odbierają na każdym kroku. To, że wyjdziesz za chwilkę z klubu i oni będą cię znali, rozpoznawali, bo się interesują sportem i będą wiedzieli, o to właśnie jest nasz pro, ale oni zaczynają oprócz tego, że jesteś sportowcem, szukać u ciebie i zalet, i wad, którymi będą się kierowali, ciebie podsumowując i ciebie, wiesz, określając, bo zawsze będą się wypowiadali, dobrze lub źle, ale zawsze będą się kierowali tym, co zauważają i sobie oczywiście to później przemyślą, nie? Dlatego musisz też być no, na to trochę uwrażliwiony, że trzeba też trochę myśleć, jak się zachowywać i pracować nad sobą no jako tak, nad człowiekiem. Tak, jakby no, ta karta wszystkie też wypowiedzi, każde zachowanie, każde tak, wiesz, traktowanie innych ludzi, to będziesz na pewno, wiesz, obserwowany na każdym kroku, nie? Jakby ale to z drugiej strony kształtuje cię i to, że będziesz pracował nad sobą, bo taką presję jakby wywierają inne osoby, bo chcą ciebie zobaczyć, żeby ci się noga podwinęła chociażby, no to też zmotywuje, bym powiedział, bo zmusi to jest takie trochę negatywne określenie, ale zmotywuje cię do tego, żebyś więcej pracował nad sobą, bo gdybyś nie był pro, gdybyś nie był zawodnikiem, byś nie robił tego, co robisz, może byś po prostu był zwykłym chłopakiem z siłowni i to wszystko. Ale masz szansę być kimś więcej, nie tylko chłopakiem z siłowni, nie tylko zawodnikiem, który zdobył kartę pro, tak to ujmę, chociażby to może, tak może obrażając, bo zdobycie karty pro nie oznacza już wszystkiego. To jest dopiero twój początek, ty zaczynasz od zera. No tak jak powiedziałem, że wiem. I ty, powiem ci, że nie jesteś jeszcze pro. Pro będziesz dopiero, jeżeli wyjdziesz w Rumunii na zawody, staniesz na scenie, porównasz się ze wszystkimi, zakończysz zawody na nieważne jakiej pozycji, na jaką lokatę zajmiesz, bo każda lokata będzie twoją oceną, ale nie będzie twoim określeniem, czy jesteś zły, czy dobry.
bo możesz mieć bardzo dobrą formę, będziesz doceniony, ale będziesz oceniony inaczej. Docenić, a ocenić to też nie jest to samo. Bo zawodnicy, sędziowie mogą cię docenić, dając ci 15 miejsce, to powiedzmy to jest to ex aequo, ale nie będą ciebie uważali za słabego zawodnika. Bo to nieraz jest tak, że chcą sprawdzić, jak się zachowa taki zawodnik, czy on będzie nadal pracował nad sobą. Niekiedy się daje wysoką lokatę, bo jest to dla nich też taki debiutant, nieraz naprawdę potrafi się pokazać z dobrej strony, jest takim wow, nie? To też często tak bywa, że debiutanci są wysoko ocenieni. Mogę powiedzieć, że w kwestii mentalnej podejścia do tego sportu, mogę powiedzieć śmiało, że mam podejście pro. Dojrzałem do tego wszystkiego i uwierzyłem po prostu w siebie i myślę, że ta wiara jest kluczem do sukcesu. Kiedyś tej wiary mi bardzo brakowało, teraz wiem co robię, wiem dlaczego, po co to robię, gdzie chcę dojść i nie mogę się doczekać każdego kolejnego dnia pracy, w którą wkładam właśnie w przygotowania do zawodów i poprawy swojej sylwetki i dążenia do tego właśnie celu. Która jest Olimpia, bo nie będę ukrywał. No i bardzo dobrze, nie? Ja się cieszę, że właśnie poznałem kogoś takiego jak, ja jak ty, że to też jest dla mnie motywacja, bo ja również pracuję nad sobą cały czas. To czy startuję już długo, czy jestem pro, czy nie, czy zamierzam kiedykolwiek jeszcze w ogóle, nie wiem kiedy wyjdę na zawody, jakie to będą konkretnie plany, ale nadal rozwój jest. Tak? Mam nadzieję, że się zobaczymy na scenie. No oczywiście, będąc w kontaktach z takimi nawet młodymi zawodnikami, którzy planują swój rozwój bardzo intensywnie, to też jest motywacja również dla mnie, bo ja również ten rozwój cały czas swój mam. Ktoś, kto przestaje się rozwijać, uczyć się, to ich rozwój na tym etapie się zatrzymuje i już jest. No ja to doskonale wiem, bo teraz właśnie przeprowadzając się do Warszawy na Wilanów, to mam dużo znajomych, którzy są w branży, którzy również dzielą ze mną tą pasję i jest mi znacznie łatwiej mentalnie właśnie żyć w tym wszystkim, bo wiem, że mam wokół siebie osoby, które to rozumieją, które mnie wspierają i które tak samo... A w całej Polsce masz coraz więcej fanów i osób, które się wspierają, no bo sam widzisz chociaż za pośrednictwem takiego projektu dzisiejszego i to nie jest jedyny, bo są inne osoby, które będą chciały z tobą potrenować, się spotkać, będziesz zapraszany w różne fajne miejsca, gdzie będzie można się, wiesz, wykazać, pokazać, to też wszystko ma wpływ na twój rozwój. Nie? I to też jest motywujące. Nie? No bardzo, ja właśnie bardzo to doceniam, że widzę, że coraz więcej osób jakby docenia moją pracę. I właśnie o to chodzi. I też chcę być jakby wzorem, tak jak ty jesteś wzorem dla mnie. Jak wspomniałem na początku, że właśnie też się inspirowałem twoją sylwetką i twoimi startami. I również jeszcze raz dziękuję, że wpadliście, że mogłem zrobić z tobą trening. I że zaprosiłeś mnie na trening nóg. Czyli kończąc ten projekt Prosiak, myślę, że się przyjmie. Jeżeli chcielibyście zaproponować, kogo możemy odwiedzić, gdzie mógłby Prosiak być zaproszony, albo gdzie może się wprosić, to piszcie również w komentarzach. Już nie wspomnę o tym, żebyście subskrybowali. To jest takie trudne słowo. Zawsze podziwiam tych, którzy to tak na przykład fryta powie tak to gładko. No ale fryta to jest... Sprytna jest do podrobienia. Również twój profil i żebyście oczywiście nas obserwowali i wspierali, bo dzięki waszemu wsparciu mamy motywację, żeby się dalej rozwijać. I trzymajcie kciuki do kolejnego odcinka. Jeszcze nie wiemy, kto będzie głównym gościem, ale Prosiak jest gotowy na wszelkie wasze propozycje. Do zobaczenia. Dzięki.